Spotkaliśmy się dzisiaj w ramach takiego pikniku integracyjnego dla seniorów. Mamy możliwość poznać osoby, które również korzystają z takich form wsparcia kluby seniora z naszej gminy Puck i z naszego powiatu puckiego. Jest nas dzisiaj około 160 osób, także wydarzenie na dużą skalę. Taki piknik odbywa się po raz pierwszy od momentu, kiedy stworzyliśmy system wsparcia dla osób starszych z terenu gminy Puck, miasta Pucka i Władysławowa i Kosakowa. I ten piknik zgromadził dzisiaj w Selbowie, w tym stacjonarnym, dziennym ośrodku pobytu, wszystkich seniorów z naszych klubów i z klubów sąsiednich gmin. Piękne, urocze miejsce w Selbowie. Dobrze, że taki obiekt powstał dla seniorów. Dzisiaj jest takie spotkanie integracyjne. Pani dyrektor mnie zaprosiła. Mam troszeczkę poopowiadać o Kaszubach, parę dowcipów, bo to też się należy tym ludziom, żeby troszeczkę się pośmiać, zintegrować się, pobawić się, porozmawiać. To jest bardzo potrzebne. Jak mijają te dni w domu pomocy tutaj u Was? Bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, wszyscy razem, wesoło. No i można sobie pośpiewać, pogadać, pożartować, pograć. Bardzo nam się podoba. Są zajęcia. To jest cała uczestniczka. Są zajęcia, różne są zajęcia. Zabawy różne. Zabawy różne, gry. No mamy i pielęgniarkę mamy i mamy te masaże można dać sobie tutaj zrobić i wszystko. No jesteśmy zadowoleni. Znają. I wszyscy lubią to w ogóle tancować. Tango Milonga!